Dzień dobry, witam Państwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzisiaj informacje na temat wsparcia dla rolników, których gospodarstwa znajdują się na terenach dotkniętych powodzią, będą Państwu udzielać minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski. Jest z nami także sekretarz stanu pan Michał Kołodziejczak, a także podsekretarz stanu Adam Nowak. Panie ministrze, bardzo proszę o przekazanie informacji. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja będę mówił o tych formach działań, które realizujemy, przygotowujemy w ramach pomocy dla rolników, dla rolnictwa, którzy są dotknięci tą trudną sytuacją i stratami wywołanymi przez powódź. Monitorujemy przebieg, jeśli chodzi o powstałe szkody czy zagrożenia od początku. W pierwszych dniach, szkoda, bo przyda mi się, że jeszcze był dyrektor Wiatyk, bo on też tam był na wyjeździe. Jest dyrektor Wiatyk z nami? Nie ma. Na terenie województwa opolskiego był pan minister Nowak. Spotkał się ze wszystkimi służbami czy instytucjami związanymi z rolnictwem, a więc inspekcja weterynaryjna, fitosanitarna, inspekcja jakości handlowej, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, doradztwo, a więc żeby są to instytucje, które mają swoje struktury na terenie województwa i mają pełne rozeznanie co do sytuacji i także niektóre instytucje mają swoje oddziały także na szczeblu powiatu, a więc no, te relacje z rolnikami na bieżąco pozwalają mi na posiadanie pełnych informacji. Na terenie województwa dolnośląskiego przedwczoraj był pan dyrektor generalny Bogusław Wiatyk. Spotkał się w podobnym składzie ze wszystkimi instytucjami, służbami związanymi z rolnictwem na terenie województwa dolnośląskiego. I podobny wyjazd, podobne spotkanie monitorujące sytuację przewidujemy jutro. I znowu na terenie województwa opolskiego będzie pan minister Nowak. Na terenie województwa dolnośląskiego pan dyrektor Wiatyk i pan minister Michał Kołodziejczak. Aby znowu w tym samym gronie mówić o sytuacji, jaka jest na i jak jest sytuacja związana no, z już tam, gdzie, panie dyrektorze, zapraszamy, jak tam, gdzie wody opadły, co, jak się kształtuje poziom strat. Jednocześnie chcę poinformować, że pan minister Nowak jest takim naszym koordynatorem do spraw związanych z działaniami, przeciwdziałaniami, czy pomocą, wszystkimi działaniami, które są związane z powodzią i pomoc, którą chcemy kierować, którą przygotowujemy dla rolników dotkniętych tymi stratami. Zacznę od KOWR-u. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje cały system pomocy dla w oparciu o możliwości pomocy, jeśli chodzi o zakres, o pasze objętościowe, czy pasze treściwe, czy zboża, czy jeszcze inne działania, które może przesunąć ze spółek, które są na terenie Polski niedotkniętej powodzią, właśnie tam na tereny powodziowe, a więc do gospodarstw dotkniętych stratami w obu województwach. I koordynacja tu jest Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, instytucja sprawdzona, mająca swoje struktury. Także, tak jak już były podawane w komunikatach, zawiesiliśmy wszelkiego rodzaju kontrolę z wyjątkiem kontroli, które są związane z bezpieczeństwem żywnościowym, żeby odciążyć rolników od jakichś nadmiernych, niepotrzebnych prac. Także będą zwiększone zaliczki na dopłaty bezpośrednie. Chcemy je przyspieszyć. Sądzę, że tutaj wiele spraw się jeszcze wyjaśni, zapewne poszerzy po wizycie pani przewodniczącej komisji von der Leyen, która odbywa się w Polsce.
Także wszystkie płatności, które są w ramach drugiego filaru, chcemy przyspieszyć. Jeśli chodzi o pomoc z innych obszarów, jeśli chodzi o ulgi podatkowe, podatek rolny, to jest w przedmiocie Ministerstwa Finansów. Sądzimy, że będziemy zabiegać w Ministerstwie Finansów, aby te ulgi były dla rolników dostępne. Jeśli chodzi o składki KRUS-u, one mogą być przesunięte w czasie, rozłożone na raty, także rozłożone na raty mogą być inne zobowiązania rolników wobec KRUS-u. Jeśli także ci rolnicy, którzy dzierżawią ziemię, czy mają inne zobowiązania wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, mogą otrzymać rozłożenie na raty, czy także umorzenia, co jest w możliwościach i w kompetencjach Krajowego Ośrodka Wsparcia. Fundusz składkowy, jeśli chodzi o ubezpieczenie społeczne rolników, może udzielić pomocy dla organizowania różnych wyjazdów szkolnych na tych obszarach rolnych, ale one chcemy, żeby mogłyby być organizowane przez szkoły, a fundusz składkowy by wspierał to finansowo. Także fundusz składkowy może udzielić pomocy ochotniczym strażom pożarnym, które zostały dotknięte pewnymi stratami, jeśli chodzi o także uszkodzenia budynków czy różnego rodzaju sprzęt. Jeśli chodzi o sprawę KPO, to zapewne więcej powie o tym pan minister Nowak, który bezpośrednio te sprawy nadzoruje w resorcie. Także w innych obszarach, pewnie o sprawach stacji chemicznych, o możliwych o badaniach, żeby były zdjęte, zlikwidowane koszty, czy dla rolników, czy także inne formy związane ze wsparciem, jeśli chodzi o przechowywanie nawozów. To są te wymogi środowiskowe, bardzo istotne. Jeśli chodzi o problemy, które już są także przykłady realizacji tej pomocy, to Krajowa Rada Izb Rolniczych już wcześniej realizowała pomoc dla gospodarstw dotkniętych gradobiciem i nawałnicami, które w różnych rejonach Polski były. I Krajowa Rada Izb w ramach swojej sieci organizuje pomoc w ramach relacji dwustronnych i także teraz przygotowuje pomoc dla tych gospodarstw, które są dotknięte tymi stratami. Generalnie jeszcze ważna informacja, która była umieszczona informacja przekazana przez nasz Departament Komunikacji, że wszystkie pasze objętościowe, treściwe zboża, które były zalane wodą powodziową, one nie nadają się w żaden wymiarze do użycia. One powinny być utylizowane, to są dodatkowe koszty dla gospodarstw, ale także jest to spowodowane tym, że one są zakażone, a więc nie nadają się do jakiegokolwiek spożycia. Także te obszary produkcji rolnej, które były zalane wodopowodziowo, też nie mogą być te produkty wykorzystane do jakiegokolwiek przeznaczenia, czy dla paszy, czy na inne cele. Co innego są obszary, które są dotknięte, tylko zalane przez wody deszczowe. A więc i tutaj rozmawialiśmy, poszły jasne dyspozycje przez obszar weterynarii, także przez obszar sanepidu, jeśli chodzi o przestrzeganie tych wszystkich wymogów, aby nie używać pasz czy do jakichkolwiek celów tych, które miały styczność z wodą powodziową. To jest, może być, jest zapewne zakażona. Proszę bardzo, może najpierw później Jacek, a podsumowałby pan minister Kociec. Tak, dziękuję bardzo, szanowni państwo. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi już od niedzieli, od godzin porannych podejmowało działania, aby zdiagnozować skalę zniszczeń, te problemy i wyzwania, przed którymi stoimy w związku z klęską żywiołową, w związku z powodzią na terenie południowych powiatów województwa opolskiego i dolnośląskiego. Minister Czesław Siekierski w niedzielę po południu polecił mi
od poniedziałkowego poranka w kontakcie być z inspekcjami w województwie opolskim i dolnośląskim i zgodnie z poleceniem pana ministra takie spotkanie w województwie opolskim przed południe w poniedziałek odbyliśmy, a w godzinach popołudniowych z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w województwie dolnośląskim oraz marszałkiem województwa dolnośląskiego. Warto zwrócić uwagę na jedną podstawową sprawę. Priorytetem jest bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi, ale równie ważne jest bardzo szybkie przywrócenie potencjału produkcyjnego terenu, który został objęty stanem klęski żywiołowej, który został objęty powodzią. Dlatego we wtorek minister zwrócił się z wnioskiem do Komisji Europejskiej o uruchomienie środków z rezerwy celowej, ze specjalnego budżetu na ten cel, aby środkami europejskimi poprzez odpowiednią formę pomocy wspomóc rolników, gospodarstwa rolne dotknięte stanem klęski żywiołowej, ale również od razu minister Czesław Siekierski zwrócił się z wnioskiem, z prośbą do wojewodów o spowodowanie rozpoczęcia prac komisji szacujących straty. Mamy świadomość, że w głównej mierze są to straty w produkcji roślinnej, zarówno tej części, która trafia na rynek, jak i tej części, która w ramach pasz jest wykorzystana przez gospodarstwa z produkcją roślinną. Aby rolnikom w tym zakresie pomóc, ulżyć, przygotowujemy rozwiązania w ramach środków krajowych. Tu jest jedna z inwestycji, jedno z działań w ramach jeszcze pozostałych środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Taka resztówka to jest działanie na przywracanie potencjału gospodarstw rolnych dotkniętych klęskami żywiołowymi, ale również podejmujemy działania i dla rolników, i dla samorządu terytorialnego, bo ministerstwo również zajmuje się rozwojem obszarów wiejskich, aby dokonać tego wsparcia w ramach infrastruktury lokalnej. Mówimy tu o zwiększeniu alokacji i uproszczeniu procedur na inwestycje B3.1.1. To jest inwestycja służąca gospodarce wodno-kanalizacyjnej w gminach wiejskich i już jesteśmy po rozmowach z kierownictwem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Rozmawiałem z panem ministrem Janem Szyszko na ten temat i w ramach trzeciej rewizji bezzwłocznie ten wniosek złożymy, aby w takiej szybkiej ścieżce te środki wykorzystać, jak również działanie retencja, które ma służyć odbudowie tego potencjału zbiorników retencyjnych, potencjału do magazynowania wody zaraz po tym, jak ta klęska żywiołowa ustąpi, bo to, że w tym roku nastąpiła klęska, jest jednym, ale te tereny muszą być przygotowane na wystąpienie podobnych zagrożeń w przyszłości. Minister również zwrócił się do nas z prośbą o przygotowanie odpowiednich regulacji prawnych. Jedna z tych regulacji do specustawy będzie dotyczyła ułatwień i uproszczeń w ramach wnioskowania o środki z Krajowego Planu Odbudowy w przypadku inwestycji na terenach dotkniętych stanem klęski żywiołowej, bo pamiętajmy, że Krajowy Plan Odbudowy ma na celu przywracanie potencjału terenów wskutek tych nadmiarowych, nowych zagrożeń. Powstał w wyniku COVID-u, ale również powódź jest takim zagrożeniem, które wymaga odpowiedniego zaangażowania. Dziękujemy za zaangażowanie organizacjom społecznym, zaangażowanym w ratowanie życia, w ratowanie mienia, w ratowanie gospodarstw rolnych. I tu w głównej mierze chylimy czoła przed wolontariuszami i strażakami ochotniczych straży pożarnych, którzy te działania, będąc też rolnikami, będąc osobami, które wykonują inne role zawodowe, z wielkim zaangażowaniem podejmują również w gospodarstwach rolnych. Bo pamiętajmy, że duża część służb państwowych jest skierowana, wojska Państwowej Straży Pożarnej, na teren miast, bo tamte zagrożenia są najbardziej widoczne, ale to strażacy ochotnicy realizują te zadania właśnie na szczeblu małych miejscowości, wiosek i gospodarstw rolnych, za co dziękujemy. W tym zakresie jesteśmy w kontakcie zarówno z władzami Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, jak i Związkiem Gmin Wiejskich, aby ta pomoc trafiała bezpośrednio do konkretnych gmin i tutaj decyzją pana ministra Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników przygotował odpowiednie rozwiązania, aby do ochotniczych straży pożarnych z terenu dotkniętego stanem klęski żywiołowym bezpośrednio w uproszczonej formie przekazywać sprzęt i wyposażenie, żeby mogły przywrócić swój potencjał, żeby mogli strażacy na tych terenach sprawnie działać. I sprawa kolejna, bardzo ważna, to jest bieżący nadzór i monitoring sytuacji. Dziękujemy też inspekcjom i służbom
podległym Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, głównie Głównemu Inspektoratowi Weterynarii, że na bieżąco monitoruje tą sytuację, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, o życie i zdrowie zwierząt. Bo tutaj trzeba zauważyć, że nie było dużych stad, zarówno produkcji bydła mlecznego, mięsnego, trzody chlewnej czy drobiu, które by tak masowo uległy zniszczeniu, a zwierzęta poniosły tutaj śmierć w tym wyniku, ponieważ nie udało się ewakuować te miejsca zagrożone, co powoduje, że nie ma tego wielkiego zagrożenia epidemicznego, nie ma zagrożenia dla zdrowia publicznego w tym etapie. Natomiast szybkie uprzątnięcie i przywrócenie tego terenu do dalszej produkcji jest dzisiaj szczególnie ważne, bo fala powodziowa przesuwa się na teren kolejnych powiatów, kolejnych województw, już wkracza na teren województwa lubuskiego, ale ważne jest na tych terenach, gdzie woda już ustała, szybkie przywrócenie właśnie tych możliwości produkcyjnych. Więc ministerstwo może w ślad za poleceniem pana premiera nie ingeruje w pracę służb ratowniczych, nie przeszkadza na miejscu, ale tutaj zarówno w Warszawie, jak i w siedzibach naszych inspekcji na szczeblu wojewódzkim jesteśmy w ciągłym kontakcie i te działania podejmujemy. Myślę, że w poniedziałek będą już wszystkie rozwiązania tak szerzej też zakomunikowane. Natomiast pierwsze formy wsparcia, o których mówił pan minister Czesław Siekierski, już dla rolników lada chwila będą odczuwalne. Dziękuję. Muszę jeszcze dyrektor Wiat i da sobie pan minister. Szanowni Państwo, pan minister od razu po pojawieniu się powodzi zaordynował działania. Niektóre z nich były związane z bezpośrednim koordynowaniem zbierania informacji. I tak na Dolnym Śląsku odbyło się spotkanie, gdzie były obecne wszystkie służby, które podlegają ministrowi, oraz służby marszałka. Ustaliliśmy sposób zbierania informacji, która ma wspierać zarówno ministerstwo, a także inne resorty w tym, żeby podejmować właściwe decyzje. Dlaczego te właściwe decyzje są tak ważne? Jest dużo ludzi dobrej woli, którzy chcą pomagać, a jednocześnie nie brakuje osób, które próbują wykorzystać sytuację. I zaproponowałem system, który będzie weryfikował tych, którzy oczekują pomocy i tych, którzy mogą tej pomocy udzielić. Czyli Ośrodek Doradztwa Rolniczego będzie we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa sprawdzał, czy ten, który zwraca się o pomoc paszową, rzeczywiście ma zwierzęta, ile miał tych zwierząt, żeby pomoc była adekwatna, żeby ci, którzy zwracają się o inną pomoc, a ludzi chcących pomóc nie brakuje, również kierowali tą pomoc do tych, którzy rzeczywiście tegoż potrzebują. Dam kilka negatywnych przykładów. Byłem też w gminie Stronie Śląskie i tam najgłośniej się mówi o tych, którzy nadużywają pomocy, czyli nie byli zalani, mieszkają w domach suchych, a najczęściej, że tak powiem, stoją pod urzędem gminy i proszą o pomoc. Tak jak powiedziałem, ludzi dobrej woli nie brakuje, jest ich więcej niż tych negatywnych przykładów. I tak na przykład Krajowy Związek Izb Rolniczych oferuje dużą ilość pomocy paszowej. Są to różnego rodzaju pasze objętościowe czy treściwe i które kieruje na Dolny Śląsk. Z tego co wiem, to już w tej chwili są co najmniej 3 tiry jadące do gospodarstw, które mają zwierzęta. Jeszcze chciałem się podzielić jedną refleksją z Państwem, taką ogólną. Niektóre regiony są szczególnie pokrzywdzone przez tą powódź. Do nich należą miejscowości, które leżą w Dolinie Białej Lądeckiej. Powódź, która tam była, prawdopodobnie nie miała takiego rozmiaru od 120 lat. Uczestniczyłem w powodzi 1997 roku. Widziałem, zniszczenia były straszne, ale w porównaniu z tym, co dzisiaj się stało, są wielokrotnie większe. Ludzie są w takiej sytuacji, że nawet nie wiedzą, jak ogarnąć tą, że tak powiem, ten rozmiar tragedii, zwłaszcza ci, którzy nie mają domów. I tutaj apeluję do wszystkich ludzi dobrej woli, żeby kierowali się z pomocą do gmin, które mogą to przyjąć, a ci, którzy chcą pomagać rolnikom, powinni się kontaktować z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu na Zwycięskiej 8. Ten ośrodek koordynuje informacje, jeżeli chodzi o prawidłowość kierowania pomocy do rolników i porównuje tą, że tak powiem, informację tych, którzy się zgłaszają o pomoc z innymi źródłami, więc
ten kierunek będzie najbardziej właściwy i można mieć gwarancję, że pomoc trafi do tych, którzy jej potrzebują. Dziękuję. Na samym początku chciałbym podziękować wszystkim rolnikom, którzy zaangażowani są w całym kraju w różnego rodzaju zbiórki. Czy to są pasze, nawozy, czy materiał siewny dla rolników, którzy są poszkodowani. To wielki gest, który jest wykonywany przez rolników z całej Polski, którzy w tej chwili organizują też dowóz tych wszystkich rzeczy do terenów zalanych. My w imieniu, myślę, że wszystkich tym rolnikom, którzy pomagają, serdecznie dziękuję. To jest coś, co powoduje, że faktycznie ci, którzy ucierpieli, będą mogli łatwiej i szybciej wrócić do, no, nie nadużywając tego słowa, normalnego życia, funkcjonowania, gospodarowania, co będzie na tym terenie bardzo trudne. A mówiąc o powrocie do normalnego gospodarowania, mówimy też o przywracaniu odpowiednich właściwości i zasobności gleb. Stacje rolno-chemiczne będą za darmo, nieodpłatnie wykonywały badania gleb z tych terenów, które ucierpiały w powodziach. To możemy mówić już teraz, czy jest wydłużony także okres przystosowania gospodarstw do przechowywania nawozów naturalnych. To są te działania, które podejmujemy już teraz. Pewnie więcej będzie można powiedzieć za kilka dni, kiedy woda opadnie. Będzie to wszystko wiadomo. Resort rolnictwa, tak jak pan minister i ministrowie zapewniali, pracuje, kieruje pomoc, przyglądamy się i będziemy dostosowywali też tą pomoc do realiów i potrzeb w następnych dniach, bo to następne dni pokażą, gdzie jakie straty są. Jeszcze trzy zdanie się panie to pozwolą. Po pierwsze, zwróciliśmy się do wojewodów z prośbą i samorządów o uruchomienie komisji, które by dokonywały szacunku strat, aby jak najszybciej mieć te informacje i aby określić wielkość niezbędnej pomocy finansowej, która powinna trafić do rolników. Tak jak było powiedziane, zwróciliśmy się także do Komisji Europejskiej o przydzielenie środków z rezerwy rolnej na wsparcie, na zwiększenie pomocy dla rolników. Także o tym będę mówił w poniedziałek na posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa w Unii Europejskiej, aby bliżej naświetlić, przedstawić skalę zniszczeń, skalę strat, którą ponieśli rolnicy i prosić o wsparcie Rady Ministrów Rolnictwa Unii Europejskiej w zakresie pomocy, która powinna trafić, jak tak było powiedziane, z rezerwy rolnej. I wreszcie ostatnia sprawa, to jest wyjątkowa, jak państwo wiecie, pan rolnik w miejscowości Grodzisko, pan Szymon Kluka został, można powiedzieć, obciążony dosyć dużymi kosztami, które musi ponieść, aby wypłacić sąsiadom straty, jakie oni niby ponieśli z tytułu zmniejszenia wartości ich działek, które sąsiadują z gospodarstwem pana Kluki, który prowadzi produkcję zwierzęcą, prowadzi chów trzody. Sytuacja jest taka, że kiedy ci sąsiedzi tam sprowadzili się, kupili ci te działki, wiedzieli o tym, że pan Kluka prowadzi gospodarstwo, prowadzi taką produkcję i proszę państwa, no, wieś jest miejscem produkcji rolnej. Miejsce produkcji rolnej dla nas wszystkich, dla konsumentów. I sytuacja, że oto sąd przyznaje pewne odszkodowanie, które musi ponieść rolnik za obniżenie wartości, pewnej uciążliwości, no jest niespotykana. Stąd my dzisiaj w godzinach popołudniowych chcemy odwiedzić gospodarstwo pana Kluki, aby bliżej się zapoznać z sytuacją, także
no, zastanowić się, w jaki sposób możemy udzielić pomocy, bo tego typu sytuacje mogą się powtórzyć w przyszłości. To wymaga określonych działań i rozwiązań na szczeblu krajowym, aby, no bo to podważa, no, sens czy prowadzenia produkcji rolniczej tym, którzy są do tego powołani, którzy tę produkcję realizują. I jeszcze raz powtórzę, tę produkcję realizują dla potrzeb nas wszystkich konsumentów. To sytuacja się zdarzyła niespotykana. To wymaga bardzo jednoznacznych działań, także ustawodawczych na szczeblu parlamentu. Będziemy w tym zakresie robić określone działania, przygotowujemy określone rozwiązania, bo rzeczywiście to zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu nas wszystkich i karany jest niewinny rolnik. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli mają Państwo pytania, proszę o podchodzenie do mikrofonu, zadawanie pytań i proszę o przedstawianie się, również podawanie redakcji. Dobrze, dzień dobry, Dominik Stach, Fakty TVN. Ja mam jeszcze pytanie, tutaj padły słowa na temat wsparcia unijnego, ale chciałem jeszcze dopytać pana ministra Siekierskiego, bo w kontekście dzisiejszej wizyty Ursuli von der Leyen w Polsce, czy liczy pan, na jakie wsparcie Unii Europejskiej pan liczy, czy pojawią się jakieś ekstra środki dodatkowe w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej? Proszę Państwa, ja byłem 15 lat w Parlamencie Europejskim. Unia Europejska zawsze w trudnych sytuacjach reagowała i nawet kiedy był budżet zamknięty, można powiedzieć, podzielony, zawsze znajdowały się środki, bo zawsze są pewne oszczędności, rezerwy. Sądzę, że tutaj także to wsparcie będzie nie tylko dla Polski, ale także innych krajów, które są dotknięte powodziami, tymi ogromnymi stratami, jakie ponoszą samorządy, mieszkańcy, producenci, czy przedsiębiorcy, rolnicy, handel i tak dalej, niszczona jest infrastruktura. No, trudno mówić o środkach, żeby o skali. Zapewne to będzie przedmiotem ustaleń na szczeblu rządów poszczególnych z Komisją Europejską. Zapewne to otrzymamy pomoc w tym zakresie, wsparcie ze strony parlamentu. Jestem przekonany, że jak zawsze w przeszłości, tak i dzisiaj Unia Europejska wywiąże się ze swoich takich działań solidarnościowych wobec, no, krajów, które są w trudnej sytuacji. Tutaj zawsze panowała pewne wsparcie ze strony tych krajów, które, no, nie są na szczęście dotknięte klęskami w chwili obecnej. Kolejne pytanie. Dzień dobry, Michał Dzieliński, Radio Z. Ja mam właśnie trzy pytania. Po pierwsze, na jaką już teraz rolnicy mogą liczyć pomoc i gdzie mogą się zgłaszać, jak to ma wyglądać? Po drugie, czy wiadomo, jakie już teraz najbardziej ucierpiały uprawy, hodowle, jeśli chodzi o miejsca, które dotknął żywioł? I w jaki sposób będziecie kontrolować, czy żywność, czy też pasza nie pochodzi właśnie z miejsc powodziowych, nie została zalana przez powódź? Pan minister mówił, że na pewno to się nie nadaje do spożycia, do używania chociażby przez zwierzęta. Dziękuję. Jeśli chodzi o skalę, to komisje będą analizowały skalę strat, będą przygotowywane konkretne szacunki. Zobaczymy, jaki będzie poziom możliwy wsparcia ze strony rządu i także ze strony naszych środków, bo to dopiero wszystko jest w analizie i w ustaleniach. Oczywiście będziemy wszystko czynić, aby ta pomoc była jak największa. Trudno nam obecnie powiedzieć, jaki obszar, bo chodzi nam głównie o obszar, który był zalany wodopowodziową, bo to są inne straty i właśnie pasze czy inne produkty, surowce, które pochodzą, które były dotknięte, które się niejako były
miały kontakt z wodą powodziową, one muszą być utylizowane czy przeznaczone do celów przemysłowych. Stąd no, uruchomienie prac inspekcji weterynaryjnej, a przede wszystkim także no, rozmowa z rolnikami. Wszystkie służby będą analizowały i będą monitorowały, które prace, które pasze są skażone. Także to będzie, no, będziemy bardzo tego przestrzegać. Oczywiście mogą się zdarzyć różne przypadki, ale sądzimy i liczymy na odpowiedzialność i że nie będzie tutaj próby robienia na tej krzywdzie interesów. Choć no, są przypadki, że jednak jest inaczej. I trzecie pytanie. Na temat pomocy, którą już rolnicy mogą otrzymać. Znaczy tak, bo w dalszym ciągu jakby nie dostałem jakby odpowiedzi. Znaczy tak, na jaki już tu i teraz mogą na jaką pomoc liczyć rolnicy, gdzie mają się zgłaszać i jakby można prosić o to doprecyzowanie, które uprawy zostały, już można powiedzieć, zostały najbardziej zniszczone, czy też rolnicy, hodowle. Rolnicy, tak jak mieszkańcy, będą mogli korzystać z tej pomocy ogólnej. To po pierwsze, jeśli chodzi o które uprawy, to jest także jest duży obszar zniszczeń zasiewów rzepaku. I niekoniecznie dotkniętych bezpośrednio powodzią, zalania wodami powodziowymi, ale na skutek opadów po prostu spłynęły nasiona. I także no, nie wiemy, jaki jest stan, jeśli chodzi o buraki, ziemniaki i także kukurydza. Tutaj to będziemy dokładnie monitorować, żeby nie było zbiorów tych produktów dla celów paszowych i spożywczych. Bardzo proszę, kolejne pytanie. To troszeczkę w nurcie tego, o co kolega pytał, doprecyzowująco zapytam w kontekście... Tomasz Węsk, Radio Tok FM, przepraszam, jeszcze się nie przedstawiłem. Czy być może będzie jakieś wzmocnienie IJHARS-u w związku z tym, że no, trzeba będzie jednak sprawdzać, czy no, pasza, czy jakieś produkty nie pochodzą z zalanych terenów, to po pierwsze. Druga rzecz, ja wiem, że straty są dopiero szacowane, określane, to będziemy dopiero ustalać, jaka jest realna wielkość szkód, ale jakimi środkami państwo dysponują w tej chwili, czy podległe państwu jednostki, instytucje, które mogą zostać użyte, żeby w jakiś sposób wspomóc tych, którzy zostali poszkodowani. Dobrze, to przede wszystkim, panie redaktorze, pierwsze pytanie dotyczące Głównej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i IJHARS-u. Na etapie prac Rady Ministrów jest rozporządzenie, które przewiduje zwiększenie tego potencjału IJHARS-u. My planowaliśmy początkowo to wzmocnienie z uwagi z jednej strony na konieczność dostosowania do pewnych przepisów europejskich i wzmocnienie kontroli, bo ta inspekcja ewidentnie wymaga wzmocnienia, co pokazała sytuacja w relacjach handlowych z Ukrainą. Dziś faktycznie ta inspekcja jest też potrzebna do kontroli produkcji roślinnej na terenach dotkniętych powodzią. To po pierwsze. Po drugie, pamiętajmy, że z jednej strony mówimy o tych zbożach, o tych roślinach, których nie udało się zebrać na polu, jak wspomniał pan minister, to jest kukurydza, jeśli chodzi o zboża, ale też produkcja ta warzywnicza, tutaj głównie ziemniaki, ale również buraki cukrowe. Nie, ale mówimy również o konieczności takiego zweryfikowania produkcji, która była zmagazynowana w magazynach płaskich w gospodarstwach. I tutaj jednoznacznie ministerstwo stoi na stanowisku, że rolnicy za to muszą otrzymać rekompensatę, ale do tych rekompensat potrzebujemy protokołów komisji. Stąd też pierwszy ruch pana ministra to było poproszenie o rozpoczęcie prac właśnie komisji w tym zakresie. Jeśli chodzi o te działania służące bezpieczeństwu żywności, to służby weryfikują na bieżąco ten stan zarówno produkcji zwierzęcej, Główny Inspektorat Weterynaryjny, jak i zakładów przemysłu rolno-spożywczego. Ale zrezygnowaliśmy z rutynowych kontroli wynikających ze wspólnej polityki rolnej i innych działań, żeby nie utrudniać życia tym osobom, które tam prowadzą działalność. Faktycznie co do form wsparcia przygotowujemy program
który będzie notyfikowany, raczej nie powinno być w tym zakresie problemu ze strony Komisji Europejskiej, bo mamy rozwiązania, które były wcześniej i w przypadku suszy, i w przypadku gradobić, wiatrów, wichur wykorzystane, więc dziś po prostu trzeba je zaadaptować do tych potrzeb powodziowych. Natomiast w kontekście zmian prawnych będziemy rekomendowali takie zapisy, które umożliwią szybsze i sprawniejsze wykorzystanie środków na przykład z Krajowego Planu Odbudowy przez samorządy. Pamiętajmy, że odbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, głównie w zakresie dostaw wody, jest też ważna dla gospodarstw rolnych. To jest kwestia dziś najważniejsza, odpowiedniej dostawy wody pitnej dla ludzi i dla zwierząt, ale również zagospodarowania gospodarki wodno-ściekowej i odbudowy dróg i mostów lokalnych, bo na przykład wyzwaniem dla gospodarstw zajmujących się produkcją bydła mlecznego jest nie tylko nakarmienie, napojenie i wydojenie krów, ale również zapewnienie możliwości odbioru mleka. Więc to są te priorytety nasze na ten czas. I kwota, którą Państwo dysponują w tej chwili, żeby na działania pomocowe, mówiąc krótko. Proszę Państwa, nie mówimy, mamy określone środki, ale one będą niewystarczające. Sądzimy, że rolnicy, tak jak inni przedsiębiorcy czy inne grupy, no choćby ci, którzy świadczą usługi, otrzymają także wsparcie z tych środków, które będą w skali krajowej, którymi będzie dysponował, decydował rząd. Także nie chcemy na razie mówić o tej skali pomocy, także, bo nie wiemy dokładnie, jaka jest powierzchnia i jakie rośliny dotknięte stratami, bo to jest ta różnica między, bo w dużej mierze na obszarach zalewowych nie zawsze była produkcja rolnicza, bo była infrastruktura, te obszary rolne są dotknięte bardziej opadami niż i zniszczeniami z tytułu opadów niż poprzez wodę powodziową. Bardzo, czy mają Państwo jeszcze pytania? Bardzo proszę. Od momentu oszacowania strat przez komisję, to ile przeciętny kowalski rolnik, że tak powiem, może czekać na wypłatę pieniędzy? Ile to było? Proszę, na pewno to będzie krócej niż w sytuacjach, kiedy były przymrozki, czy gradobicia, czy nawałnice, te płatności pomocowe z tytułu szkód, które ponieśli i strat, które dotyczą rolników i strat, które ponieśli, bo tam jest inna procedura szacowania, bo tutaj ten szacunek i praca komisji będzie natychmiast. Nie musimy czekać na ocenę plonów czy zbiorów, tylko wiemy, jakie są. Znaczy ile? Za tydzień, dwa, trzy? No sądzimy, że to też zależy od wszystkich decyzji rządowych. Zakładamy, że w październiku one będą już realizowane. Bądźmy realistami, ja zakładam druga połowa października, ale pewne zaliczki mogą być kierowane wcześniej. Tak jak są kierowane, tak to będzie też dostosowane do pomocy, którą będzie, o której decyduje rząd dla całej grupy mieszkańców, samorządów, przedsiębiorców dotkniętych tymi stratami. Czy są jeszcze pytania? Jeżeli nie, to dziękuję bardzo panom ministrom, dziękuję panu dyrektorowi, dziękuję państwu.